Cześć, nazywam się Maciej Kocęba, jestem Product Managerem w firmie Opera Software. Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów o naszym najnowszym produkcie, Operze Mini 8 dla iOS-a. Nowa Opera Mini to przede wszystkim odświeżony interfejs użytkownika. Zreprojektowaliśmy go całkowicie od podstaw. Na pierwszym ekranie widzimy szybkie wybieranie. Są to nasze ulubione strony, którymi możemy zarządzać w dowolny sposób, tworząc grupy. Możemy grupy nazywać. Możemy również usuwać strony, których nie chcemy na głównym ekranie. Przeprojektowaliśmy również wygląd otwartych stron. W tym momencie możemy zobaczyć dużo większe miniatury stron, dużo łatwiej można nimi zarządzać. Zamykamy strony, których nie chcemy, prostym przeciągnięciem je w górę. Jeżeli jednak chcemy powrócić do strony, którą zamknęliśmy omyłkowo, możemy dłużej przytrzymać przycisk plus. Opera Mini znana jest z kompresji umożliwiającej zaoszczędzenie transferu. W jaki sposób to rozwiązanie działa? Otóż strony renderowane są przy pomocy naszych serwerów, a następnie skompresowana wersja strony przysyłana jest na telefon. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoszczędzić do 90% transferu. Niestety jednak jest to też obarczone pewnym kosztem. Strony często zostają tak bardzo uproszczone, że ich funkcjonalność nie jest w pełni zachowana. W najnowszym produkcie postanowiliśmy dodać nowy tryb kompresji, który będzie działał trochę inaczej. Nasze serwery wykorzystane są, aby zoptymalizować zasoby strony, a następnie strona renderowana jest w całości wykorzystaniem silnika wbudowanego w nasz telefon. Przez co użytkownik dostaje ostatecznie stronę zmniejszoną, ale w pełni funkcjonalną, ponieważ jest ona renderowana lokalnie na urządzeniu. Mimo dodania nowego trybu do naszej przeglądarki, dalej pozostawiliśmy stary tryb Opery Mini. Użytkownik w ten sposób może wybrać, w jakim trybie chciałby, aby aplikacja była uruchomiona. Opera Mini dalej zaoszczędza nam bardzo duże ilości danych. W przypadku Opery Turbo zaoszczędzony transfer jest trochę mniejszy, aczkolwiek możemy cieszyć się w pełni działającymi funkcjonalnymi stronami. Projektując nową Operę Mini oraz jej interfejs użytkownika, wzięliśmy pod uwagę, iż jest to produkt dla osób w ruchu. Co to oznacza? Przeważnie jest to osoba mająca telefon w jednej ręce, a druga ręka jest czymś zajęta. Co to oznacza dla nas w przypadku projektowania aplikacji? Wprowadziliśmy wiele udogodnień, dzięki którym można obsługiwać aplikację przy pomocy jednego kciuka. Na przykład, zamiast klikać w pole wyszukiwania, dużo prościej jest wykonać akcję przesunięcia ekranu. Kolejnym elementem, który jest bardzo irytujący podczas używania aplikacji iPhone'owych, jest poprawianie zawartości pola edycyjnego. Najechanie palcem oraz wybranie litery, która jest niepoprawna, jest dość kłopotliwe. Dlatego też wprowadziliśmy nowe rozwiązanie, które sprawia, że używanie jest dużo prostsze. Otóż jest to wirtualny kursorek, który możemy przesuwać dowolnie w polu edycyjnym, aby poprawić wybrany kawałek tekstu. Pamiętamy również o użytkownikach, którzy lubią zmodyfikować wygląd aplikacji. Dlatego też umieściliśmy zestaw gotowych motywów do wyboru. Otóż nie są to tylko i wyłącznie tła, które się zmieniają, ale niektóre z tych motywów są dynamiczne. Na przykład mamy motyw, który zapełnia efekt głębi. Zmienia się również kolor menu oraz całej aplikacji. W zestawie dostarczyliśmy również tematy dostosowane kolorystycznie do naszego iPhone'a. W tym momencie mam przy sobie telefon iPhone w kolorze Gold i również takie tło mogę wybrać.